Cześć, tu Ernest! Już jutro, w środę o 10:00 rozpocznie się przerwa techniczna, podczas której w życie wejdzie aktualizacja 9.10, a w niej nowy event, skiny, emotki i wiele innych nowości. W wiadomościach w grze dzisiaj o 16:00 pojawił się taki oto news. Swój rozpozna swojego. Wskakuj już jutro. To nam zapowiada, że już jutro do gry wejdzie owoc kolejnej kolaboracji Fortnite ze słynną marką. W ciągu miesiąca do gry zawitali Avengersi, John Wick, a teraz Michael Jordan. Fortnite naprawdę szaleje i każdy chce wskoczyć do tej gry. Ale wracając, to logo, które widnieje na tym zwiastunie nowego eventu, to właśnie logo marki Jordan. Myślę, że zdecydowanie najlepiej ta marka jest znana z linii butów sportowych przeznaczonych dla koszykarzy, które na początku powstawały przez współpracę Michaela Jordana z Nike. Od jakiegoś czasu Michael Jordan ma już swoją linię produkcyjną butów i innych akcesoriów, bo wykupił je od Nike. Ale najważniejsze jest to, że jego marka skupia się na koszykówce. W końcu z tego jest bardzo znany. Podczas swojej przygody jako gracz zdobył 6 mistrzostw. Teraz już jest na emeryturze i prowadzi swój wcześniej wspomniany biznes. Nie poznaliśmy jeszcze szczegółów tego, co tym razem Fortnite dla nas przygotowało, ale tak jak w przypadku dwóch ostatnich kolaboracji do sklepu, powinien wejść skin z markowym ubiorem Jordana. Na pewno moim zdaniem do sklepu po 316 dniach nieobecności wróci zestaw koszykarzy z wakacji zeszłego roku. Do sklepu można nawet trafić ubiór graczy drużyny koszykarskiej Charlotte Hornets, której właścicielem jest właśnie Michael Jordan. Do gry powinny też zawitać nowe wyzwania, gdzie do odblokowania byłaby piłka do kosza z logiem Jordana, może jakiś bug blink malowany na broni lub emotka. Jak już mówiłem, ta wiadomość w grze to wszystko, co Fortnite nam przekazał na ten temat, więc na razie możemy tylko spekulować. Mała uwaga, to jest kolaboracja Fortnite z marką Jordan, nie NBA. To jednak nie wszystko, co dzisiaj wyszło na światło dzienne. Firma Honor, która już współpracowała z Fortnite, dzisiaj na żywo ujawniła kolejną serię ich telefonów. Honor 20 i Honor 20 Pro. Dowiedzieliśmy się między nimi, do czego są zdolne ich nadchodzące telefony. Ale co dla nas najważniejsze, dla posiadaczy jednego z tych telefonów został przygotowany nowy, ekskluzywny skin Fortnite. Dopiero co nie wróciła promocja ze skinem Honor Guard, a już otrzymaliśmy kolejną promocję Fortnite od tej samej firmy. Nie znamy jeszcze daty premiery tych telefonów, ale wiemy, że każdy posiadacz Honor 20 lub Honor 20 Pro będzie mógł odebrać tego, co skina o nazwie Wonder. Moim zdaniem jest o wiele lepszy od niebieskiego motocyklisty. Z chęcią odbiorę tego skina. Climix na swoim Twitterze udostępnił, jak ten skin mógłby wyglądać w szafce. To tylko koncept, ale warto to zobaczyć. Pamiętajcie, że to jest promocja dla przyszłych posiadaczy ich nowych telefonów. Ci, co mają telefony Honor View 20, nie dostaną tego skina. Ale to się jeszcze może zmienić. Miejmy nadzieję, że tym razem wszystko pójdzie z planem. Mogliście usłyszeć, że ich pierwsza taka promocja była włączana i wyłączana wiele razy. A to wszystko przez problemy z procesem odbierania ich skina. Wow, Fortnite ostatnio naprawdę szaleje. Wiem, że się powtarzam, ale do tego wszystkiego 7 czerwca dochodzi nowy pakiet od Xboxa, o którym mówiłem w jednym z moich poprzednich filmików. Poza tym do jeszcze jutro do gry powinna też wejść funkcja nielimitowanego zwracania przedmiotów, ale z małym haczykiem. Jeden z pracowników Epic Games zapowiedział, że każdy gracz będzie mógł zwrócić dowolny przedmiot do 5 minut od jego zakupu, ale tylko jeśli nie użył go w meczu. To znaczy, że jeśli kupicie dowolny przedmiot w sklepie, to macie 5 minut, aby go zwrócić. Ale ta szansa przepada, gdy tylko wejdziecie nim do gry. Długo brakowało mi tej opcji Fortnite. Nawet nie chcę wiedzieć, jak dużo osób przez przypadek wydało ich fudolce na Ta funkcja powinna wejść z jutrzejszą aktualizacją. Miejmy nadzieję, że deweloperom gry nic nagle nie wypadnie. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.